Cicho. Ty tu stój. Nie wiem, czemu tego gościa jest tak łatwo zabić. No na serio! Tamtego zabiłem, a tego nie! No what the fuck! No nie wierzę, po prostu... Ja nie wierzę w ludzkość. Stój tu. Przez ciebie pół magazynka straciłem. Śmieciu. No i tak pewno przegram. What the fuck? Aż szelka sobie wezmę. Lecę kolejny raz. Jak teraz mi się uda, to normalnie nie uwierzę. Ja tego nie ogarniam. Jak to nagrywałem, znaczy próbowałem przyjść wcześniej. Strzelałem w gościa. Prosto w gościa strzelałem. Nie zabiłem go. Teraz strzelam prosto w gościa. Też nie zabiłem. On we mnie strzela? Zabije ja mnie. Gin! A dobra, zabij mnie. Strzelaj. Czy ty głupi jesteś? Strzelaj. What the fuck? Serio? Boże, jakie to jest głupie. Cicho. Ty się chopę nie znasz. A bierz, strzelba. Ała! No prosto w niego strzelam! O Jezu! Jak teraz jeszcze gdzieś będzie... No nie! Ostatnie pewno mi został, co? Teraz na pewno ktoś mnie zabije. Ja się... Dam sobie głowę uciąć. Na przykład ten. Wiedziałem! Wiedziałem, tak! Zarypiście! Jeden gościu mi został, no... O, Jezu! Tak bardzo super. Jest! Zabił mnie! Ja pierdzie. Wiecie co? To już jest naprawdę objawa choroby psychicznej. Na punkcie tej misji. Dokładnie. To już nie jest... jakiś tego... To już nie jest jakaś misja. To jest rzeźnia! Nie, nie zabijesz mnie! Kurna! Ale jednego zabiłem. Jednego zabiłem. Kuźwa. To już jest naprawdę choroba jakaś psychiczna, bo naprawdę tego inaczej nie można wytłumaczyć. A tamten stoi jak debil. I
jest! Zabili mnie! Zabili mnie! Yeah! Jezu, ten odcinek przejdzie do historii, naprawdę. Wiecie co, ja naprawdę... Ja... tą misję już przechodzę chyba, nie wiem, z... 30 raz. Tak, 30 będzie, spokojnie. Spokojnie, jak nic, będzie 30. A to tylko z jednego powodu. Z takiego, że mnie co chwila zabijają! Pieprzone sukinsyny! Jak tamten przeżył?! Ja tu naprawdę zejdę na... Już nie przeklnę, ja naprawdę nie przeklinam. Ale chyba zacznę, naprawdę przez ten odcinek to ja chyba zacznę przeklinać, bo... No, bo wiecie, co chodzi. Gdzie są ci, co tu stali? Jezu! Gdzie on? Stój tu! Serio, jednym pociskiem? Tak, a on jednym pociskiem nie zabije. Tylko, że on ma strzelbę! Ja mam jedno pytanie. Jak ja to przeszedłem wcześniej, to ja naprawdę nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. O! Jeszcze w środku siedzą. A ta pokojówka nic. Serio? Nie wierzę! Nie wierzę! Nie! Kuźwa, no nie! What the fuck? Co to było? Ale to już było dobre, to już było dobre. Już wyszło. Już wyszło. Tylko czemu ten gościu... A nie możesz tak może poprosić o jakieś tego pozwolenie na strzelanie we mnie? O, ten już idzie. Kuźwa! Muszę poczekać, aż ten se przejdzie. On se przejdzie, ja później pójdę tam, zabiję tamtego i będzie super. Dobra, poszedł. Biegniemy. A teraz zareagowała, kurde! To jest dobre! Ja nie mogę, ta babka to jest naprawdę dobra! Czekaj, czekaj, czekaj. On musi skończyć tam jarać i tak dalej. Dobra, możemy iść. Bo to trzeba sposobem. Trzeba na szybko, póki oni nie widzą. Trzeba jakoś tam przejść i to zrobić. Tu są zamknięte drzwi. Można tylko z przodu. Tu później będą otwarte. Gdzie on? A, tu jesteś!
Myślisz, że jak zachodzisz kogoś od tyłu, to jesteś fajny? Nie ma! Za młody jesteś. O Jezu, ten odcinek przejdzie do historii. Oj, przejdzie. Nie ma. Nie, wiecie co? Dobra. Jeszcze raz, bo tu mnie i tak zabije, i tak. Prosto w ryj, chłopie. W ryj to ty możesz zaraz dostać. Tak, przez... Boże, nie. Po prostu, Boże, no nie. No po prostu, kuźwa, no nie. No nie, no nie, no nie. 17 minut! Gin śmieciu! Dobra, zabij mnie. No, kill me. Serio? Oh yeah, oh yeah. Wiesz co, gościu? Poczekaj tu. Bo tylko przeszkadzasz. Oni tam teraz stoją. Ten musi do mnie podejść. I może się uda. Może się uda. No chodź tu. HP, ale może się uda. A tamten stoi jak ten idiota skończony. Czyżby koniec? Niemożliwe! Czyżby jednak koniec? W końcu! Czyli to jest ten najlepszy sposób na to wychodzi. Tylko tam w środku pewno jeszcze siedzi ich z 50. Plus jeszcze pokojówka. To jest właśnie najgorsze. Nie wiem, tą pokojówkę chyba zabiję, bo naprawdę ona nie jest mi tu potrzebna. Albo... Genialna poza kobieto, wiesz co? Powinnaś iść, to mam talent. O Jezu, gdzie teraz iść? A, użyj włącznika, otwórz drzwi. Tam trzeba było się dostać na górę. Okej, są drzwi. Otwórz drzwi, żeby było szybciej się wydostać. To jest do którego pokoju? Otwórz drzwi, no. Jezu, otwórz te drzwi, idioto, po prostu. Nie, to pewna łazienka, no. Tu? Chyba tak. Chwila. Gdzie to było? Nie, to w jakimś innym pokoju chyba musi być. Nie, to są schody na dół. No, kościół, przesuń się.
Otwórz drzwi. Otwórz drzwi. Zamknij ryj! Jezu, jestem straszny. Aha, my mieliśmy nie zabijać tego gościa, tak? Dobra, chyba tu. Nie, tu są schody. Przesuń się! Tu jest niby jakiś gabinet, ale to nie to. Tu jest łazienka. O, jest! Dobra. No. No chodź! Otwórz to. Jest! Gdyby jeszcze była apteczka! Ale dobra, jak mnie zabiją, to tutaj będzie 100% życia. Dobra, to teraz cutscenka będzie. To trochę się uciszy. It looks like we better get out fast, Salvatore. Chief. Piece of cake. Dobra. Dobra. Mieliśmy gościa nie zabijać. Ała, dobra, uciekamy. Chodź, Salvatore. Tak właściwie to nie jesteś już mi potrzebny, no ale dobra. Sześć HP. Skoczyłem ze schodów. Genialne. A, dobra. Mam nadzieję, że nas nie złapią. O Boże! Serio! Dobra, Jezu, nie wziąć dokumentów, serio, ale jesteś mnie debil, a już wychodziłem, trzeba było się cofnąć, bo oczywiście już zapomniał dokumentów, na pewno. Dobra, teraz byle szybko tam, no. Ty, ja zapomniałem, że jest jeszcze chyba jedna misja, gdzie musisz zabić kogoś na promie. Ale nie wiem, czy to nie dwójka. Ale nie jestem pewien. Jest, czyżby koniec, upragniony koniec misji? Naprawdę, żeby się doprowadzić do takiego stanu, w jakim ja teraz jestem, to naprawdę trzeba mocno się wkurzyć. Naprawdę. Ta misja jest najbardziej znienawidzoną misją przeze mnie. Super, gościa nawet nie trzeba było zabijać. Dobra. No suń się, gościu, jak jeździsz, baranie jeden. Nie wiem, czy oni nas tu będą gonić, czy nie. O Jezu. Jak nie, to nawet i lepiej. Bo nie chcę mi się z nimi uganiać. Ja jestem straszny. Zabiłem żony gościa. Zabiłem mu pokojówkę. Wszystko mu zabiłem. Dobrze skręcam? Dobrze! To teraz przynajmniej z górki będzie, a nie, że pod górkę będę pół godziny jechał. Ale nie, nie będę przekraczał prędkości, bo jeszcze wypadnę poza burtę? What? Na drodze za burtę? Serio? Nie wiem, wypadnę poza trasę, bo tak to się mówi. O. I widzicie, i dobrze, że nie pędzę tak, bo by mnie już zgarnęła policja.
Proste. Mieszkam obok stadionu, obok Drifters. Nie, chciałem zarymować, ale mi się nie udało. Bo co miałem powiedzieć? Drifty składam jak Mickiewicz? Nie, to beznadzieja. Driftuję, choć nie czuję. Ale suche, Jezuniu. Chyba nie będą mnie ścigać. A nie wiem, czy warto mi teraz robić przerwę. Jezu, 26 minut grania. 26 pieprzonych minut. I to tylko po to, żeby zdobyć głupie papiery. I zabić parę osób. O Boże. Ale już się uspokoiłem przynajmniej. Bo naprawdę to, co ja tu teraz przeżyłem w dzisiejszym odcinku, to normalnie jeszcze chyba w żadnym odcinku czegoś takiego nie miałem. Wypieprzaj. Spieprzaj. No, dobra. Jedziemy do Salieriego. W końcu! Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, zbliżamy się do baru. Już jesteśmy w tym miejscu. W Little Italy. Skrótem! Skrótałkę! Okej. Tylko się teraz nie zabijesz. Naprawdę, ja jestem mocny w nerwach, ale to, co dzisiaj się stało, to normalnie nie można tego wytłumaczyć. Mówiłeś coś? Nie, zamknij. Druga dalsza, dodane nowe samochody. Świetnie, nic. Dobra, cutscenka. Well done, boys. The last job went fine. There's no evidence or witnesses left against us. Thanks to your persuasive methods, they won't even squeak. Thanks, boss. We try to make you happy. Well, you certainly did. But today we're here for something else. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem, that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got jazzed thinking about the dough we'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Me too. So we're gonna pick up some beautiful booze. I'm already looking forward to it. Where they hiding it? They'll meet us in the big parking garage. We have to be more careful than we were before. You'll get to the place by car with two other boys. They'll be your escort on the way back. You three pick up the truck and take it to our warehouse in Hoboken. The boys are already out in the yard waiting in the car. And bring me back a bottle so I can finally drink something decent. Count on it, boss. Get in. We're going for some medicine. Here, Tom. This might come in useful. Thanks.
Dobra, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W ogóle rozwaliło mnie to zdanie, że... A, jeszcze jedna cutscenka. Dobra, wiecie co? To jest parking, świetny interes. Dobra, to tutaj zakończymy. To był naprawdę chory odcinek. Naprawdę chory. Dobra, poza tym to tak. Rozwaliło mnie tutaj podczas tej cutscenki jedno zdanie, że uciszyć wszystkich tych, uciszyć wszystkich świadków, że tam nie pisną ani słowa. Jak mogliby pisnąć jakimś słówkiem, jak ich zabiję? Dobra, mniejsza. Myślę, że to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia.